Dzień dobry szanowne państwo kochani moi, przedmiotem dzisiejszego unboxingu będzie dywan pluszowy. Dywan został dostarczony w nieco zjebanym kartonie firmy Lokas. Równie zjebanym jest fakt, że odebrałem paczkę w takiej oto formie, kurwa mać. Z pewnością oznamy to zawadę produktu. Rozpakujmy sobie tę paczkę. Tak oto prezentuje się nasz dywanik. Na uwagę zasługuje fakt, że jest mięciutki niczym mój pchlarz wałęsający się po domu. Znajdziemy w nim nawet metkę, zerknijmy do niej. Tutaj piszą, że importerem jest Kontrast, pochodzą z Białegostoku. Już zaczynam rozumieć, dlaczego otrzymałem paczkę w takim stanie. O, jaki ty kurwa mądry jesteś, mądry! Zobaczmy teraz, jak płynnie możemy manewrować wałkiem do ścian na tym oto dywaniku. Dywany są przytulnym miejscem dla naszych popilków, by móc się zrelaksować. Sprawdźmy, czy i ten dywan podtrzyma tradycję. Śmierdziel doprawdy musiał spierdolić. W tym przypadku dywan nie spisał się za dobrze. Przejdźmy do następnej ciekawostki. Kiedy nasze dywaniki zostaną obsrane przez kota i nie wiemy co zrobić, dywan pluszowy z pewnością załatwi nam problem. Podsumowując, dywan pluszowy to bardzo ciekawy przedmiot. Do jego zalet niewątpliwym jest fakt, że można po jego powierzchni gładziutko przejeżdżać wałkiem do ścian, a jego mięciutki puchowy materiał sprawia, że aż chce się w niego wtolić. Natomiast do wad zaliczymy niestety to, że został wyprodukowany w Białymstoku pod nadzorem alkoholicznego kierownika, który w przyszłości ma postawić lodnisko, a kot zamiast się zrelaksować, to on spierdala. Dlatego myślę więc, że oceną końcową tego produktu będzie 6 na 10.